Niewidzialni FM. Terapia, nauka i pobudzenie zmysłów. Toruński DPS bardziej dostępny. Nowe miejsce dla dzieci niepełnosprawnych i seniorów. W ramach prowadzonych warsztatów ogrodniczo-florystycznych Stowarzyszenie Przyjaciół Niewidomych i Słabowidzących w Poznaniu stara się o utworzenie ogrodu sensorycznego. Koncepcja stworzenia takiej przestrzeni dotyczy terenu, który został kilka lat temu ofiarowany przez Polski Związek Działkowców. Projekt koncepcyjny ogrodu sensorycznego opiera się na elementach z funkcją stymulowania zmysłów, elementach przyrodniczych, a także architektonicznych. Teren opracowania został podzielony na 3 strefy, które stworzyły integralną przestrzeń działki. Strefę terapeutyczną, strefę terapeutyczno-dydaktyczną oraz strefę wypoczynkowo-rehabilitacyjną. Słuchasz wiadomości Radia Niewidzialni FM. Ruszyła rozbudowa Domu Pomocy Społecznej w Toruniu. Placówka zyska 54 dodatkowe miejsca i będzie bardziej dostępna dla seniorów i osób niepełnosprawnych. Prace budowlane mają zostać zakończone jesienią 2018 roku. To są wiadomości Radia Niewidzialni FM. W Bielsku-Białej powstanie Miejskie Centrum Usług Społecznościowych. W lokalu udostępnionym przez miasto organizowane będą zajęcia artystyczne, rękodzielnicze, taneczne i botaniczne. Uczestniczące w nich osoby starsze, niepełnosprawne oraz dzieci z rodzin ubogich i wielodzietnych otrzymają pomoc psychologiczną. Centrum Usług Społecznościowych zostanie otwarte w 2019 roku. Projekt uzyskał dofinansowanie z Brukseli. Unia Europejska przekaże na realizację zadania około 5 milionów złotych.